uchwałę z 29 stycznia 2015 roku o sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. I mam uchwałę, którą dzisiaj mamy głosować. Z dnia 17 grudnia zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu. I nie byłoby, proszę Państwa, nic w tym dziwnego, bo przecież jedną uchwałę można zamienić na drugą. Gdyby nie pewne ale. Proszę Państwa, jako radny przychodziłem do rady. Dostałem coś takiego od biura rady, a mianowicie uchwałę numer 25/174 na Kanarskie w sprawie statutu Gminy Miejskiej Słupce. I w tym statucie, proszę Państwa, w paragrafie 75, w oddziale 4, paragraf 75, pisze, co następuje, punkt 2, punkt 7, podpunkt 2, pisze: projekty uchwał przedkłada się radnym wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały. Tyle. Dokument. I ja Państwu pokażę dwie te uchwały. To jest uchwała z grudnia, a to jest uchwała, proszę Państwa, dzisiejsza. To są dwa uzasadnienia. Proszę Państwa, uzasadnienia są na zasadzie kopiuj i wklej. Czyli jeżeli ktoś napisał uzasadnienie do uchwały w styczniu, to dlaczego to same uzasadnienie pisze mi w grudniu? Ja rozumiem, jeżeli ja coś zmieniam, to muszę napisać w tym zmieniającym uzasadnieniu: zmieniam, bo nie podoba mi się i tak dalej i tym podobne. Natomiast to jest po prostu kalka. Kalka dwóch uzasadnień, proszę Państwa. W związku z tym zgłaszam oficjalny wniosek o odrzucenie tej uchwały w całości. Ze względu na nieprzestrzeganie uchwały w sprawie statutu miejskiej Gminy Miejskiej Słupca. Dziękuję.